Cześć Matrixa, to kolejny odcinek z Wiedźmina 3. I no dzisiaj zaplanowałem zrobienie misji Pijak z Oxenfurtu. Może mam taki trochę dziwny głos, ale trochę katar mam. Mam nadzieję, że wam to bardzo nie będzie przeszkadzać. Jak widać jest zlecenie Pijak z Oxenfurtu na poziom 26. Ja mam 25, więc tutaj powinno być w porządku. Uniwersyteckie miasto Oxenfurt. Kto go nie wiedział, ten niech żałuje. Zawsze czułem się tam dobrze. Ale pamiętam czasy, kiedy na mieszkańców padł blady strach. Wszystko za sprawą tajemniczego mordercy, który grasował w okolicy oksenfurtskich karczm. Geralt przyjął zlecenie wyjaśnienia sprawy. Instynkt podpowiadał mu, że sprawcą nie jest człowiek. No ciekawe, o co może chodzić. Ciekawe. Prawdopodobnie znowu się nie uda nic zrobić w tym odcinku oprócz tej misji, ale to dobrze. Ciężko uwierzyć, że Nienkę parała się gusłami, która miała starowinka. Proszę, wiedźmy. Z rydańskim oficerem mam porozmawiać. No tutaj przy statku Radowida. Ja w sumie jak Radowid na nim oficjalnie urzęduje, to pewnie jest wojenny, czyli to będzie okręt. No ale jest. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. Aha. No ale macie na pewno dużo pieniędzy, a dla mnie taka nagroda jest za mała. Nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. Uda się może 320, 330, może się uda wywalczyć. Widzę, że poszedłeś pod... No kurde. Widzę. Ostatnio się godzili na 325. Widzę. Nam daje, dobra, nie będzie 300 i koniec. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. No i tyle informacji wystarczy Geraltowi, żeby wiedzieć, gdzie ta chata jest. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć... No to już ustaliliśmy. To na razie pójdę do tego medyka. Uważaj! Chociaż nie, bo trupy to... do medyka, bo skoro ona siedzi w karczmie, no to raczej z tej karczmy się nigdzie nie wybierze, a jednak trupy mogą w każdej chwili spłonąć. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie gdzie to jest. Nad rzeką, na jakiś domek. No jest, co jest to? Jest i medyk. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? A może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jaki namolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Namolny, ale się opłacało. No dobra, dużo tutaj trupów nie ma, ale kurde. Co to jest? Czy oni tam rzucają te zwnętrzności i co? Po to te rury? Dobra, jak czegoś nie rozumiem, to nie ma co nad tym się rozwodzić. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku.
Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. Czyli już wiemy, że wampir. Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Czy teraz jeszcze porozmawiać ze świadkiem zdarzenia, no i... Może to będzie wystarczająca ilość informacji potrzebna, żeby zapolować na tego wampira, bo to już wiemy, że to wampir. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej parze. Pięknie. Ale który to jest? Aha, to jest ta kobieta. O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Dobra. Tak się dobrze będzie, jak nie będziesz więcej piła, więc tutaj użyję akcji. Myślę, że powiesz mi wszystko, co chcę. Bez kolejnej butelki. Tak, powiem. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Też wierzę. Tak się biednego Wiedźmina traktuje na tropie. Ciężkie jest życie Geralta. No i dobra, tutaj niby atakował wampir. Okej, okay, jest coś. Nawet coś słychać. Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew pijanych. I to jest sposób, żeby go zwabić. Aha. To zobaczymy, jak to wymyślili. W sensie, jaki będzie efekt. Jak się Geralt napije troszeczkę, to co się będzie z nim działo? Pamiętam cię. Co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Olewaj, kubek ma być cały czas pełny. Aha. No w takim stanie to jeszcze z wampirem nie walczyłem. Przygotuję się trochę do tej walki i poszukam oleju na miecz. Teraz się zatrujesz. Pierwsza panna z wichowaru, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowaru, daje chłop, sam tylko rano. Halo, proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivii? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Hociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham? Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił. Co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie. Więc proszę się nie wykręcać.
tylko odpowiadać na moje pytania. Precyzyjnie. Ciekawe, skąd on niby to wie, kto mu powiedział o stanie majątkowym Geralta. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? Nie, no w okolicach Białego Sadu to nie. Tam jeszcze nie sprzedawałem skór. Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy... To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? No zdarzało się, ale chirurgia najczęściej nie mieli nic przeciwko temu, bo nie żyli. Zdarzało się, ale właściciele nie protestowali. W świetle prawa to nie jest żadna wymówka, szanowny panie. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Co? Wszystko się zgadza. Co do korony. Doprawdy jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie na jakimś honorowym miejscu. Gratuluję. Dziękuję. No, ciekawa sytuacja. No, ciekawe, że w środku, która jest w ogóle godzina? W środku nocy ktoś nie znalazł i tak po prostu zauważył. I tak po prostu właśnie w tym momencie gościu znalazł kogoś, kogo pewnie szukał wcześniej. No idę teraz w kierunku karczmy bliżej. Sprowokować Katekana. W ogóle mam ten dyplom teraz przy sobie? Mam. Dyplom praworządnego płatnika. Trzeci Urząd Skarbowy Cegimo w Dorian w uznaniu licznych cnót niniejszym przyznaje tytuł praworządnego płatnika. No ciekawy za to, no i przecież nie zapłaciłem żadnego podatku. Co on po prostu chciał wiedzieć, ile ja pieniędzy zarobiłem? A nie mogę zapisać. Szkoda. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa la kutasa. Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada. Jakoś wcześniej Geralt... Dobrze już, dobrze. Ładniej mówił, jak trzeba było z Rzędasem rozmawiać. Wszędzie są żołnierze, no. No nie wiem, gdzie tutaj niby jest miejsce dla wampira. Czuję twoją krew. O nie. Chodź tu, wywłoko. Ale nie ma go. Będę pił twoją krew. A jest. Ale nie chcą mi pomóc. Co jest, no? Gdzie jest ten przeklęty Katakan? Czemu się stało coś takiego?
ucieka. Kieruje się do chatki nad rzeką. Zamknięta, ale to ta chatka? Ta chatka. Może po drabinie się da. No właśnie. Odejdź, póki jeszcze może. No i po problemie. Tyle problemów było z nim, ale ta szafka się w końcu skończyła. I mogę iść po nagrodę. No i co, ten odcinek może będzie trochę krótszy niż pół godziny. No już chyba będę kończył po tej misji może. Misja fajna już, ale akurat to pamiętałem dość dobrze z ostatniego przejścia gry, które było to te 2 lata temu. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to. Ale ten urzędnik swoją drogą sobie... Rzeczywiście dobry moment wybrał. Nie wiem, czy on się tak pokazywał dzięki tej misji, czy tak normalnie też się pokazuje. Ale nie pamiętam, żebym takiego urzędnika spotkał, jak grałem za pierwszym razem. A teraz co można zrobić? Dobra, to ja będę kończył ten odcinek. Dzisiaj z waszej perspektywy to będzie środa. Czyli jutro będzie odcinek, pojutrze będzie odcinek, bo to piątek i w piątek będzie też stream, natomiast w sobotę nie wiem, czy będzie stream, ale to jeszcze zobaczymy. Może być tak, że nie będzie. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru! A tymczasem w tym odcinku to będzie na tyle, ja się z wami żegnam, no i do następnego razu, do następnego odcinka. Cześć!